Dzień dobry Państwu. Jest to taka sytuacja frustrująca, bowiem w odróżnieniu od normalnych spotkań Fundacji Batorego, nie tylko Fundacji Batorego, widzimy zgromadzonych, którzy przyszli na debatę tutaj. Natomiast parę zdjęć tylko uczestników panelu. Chciałbym serdecznie panelistów przywitać i podziękować im za przyjęcie zaproszenia na tę dyskusję organizowaną przez Forum Idei Fundacji Batorego i ECFR, czyli European Council on Foreign Relations, którego szefem jest jeden z uczestników naszego panelu, czyli Piotr Buras. I zaproszeni paneliści to są pan Piotr Arak, dyrektor Państwowego Instytutu Ekonomicznego, pan Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Forum ICFR, dr Marcin Kędzierski, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i pani profesor Renata Mieńkowska, Norkiena, Katedra Polityki Unii Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Otóż nasza debata wpisuje się w całą serię debat organizowanych przez Fundację Batorego na temat Polski czasów pandemii, czasów zarazy. Z różnych stron próbujemy zanalizować, przyjrzeć się Polsce, a czasami wykraczając poza Polskę, jak dzisiaj nieuchronnie będzie to miało miejsce, żeby zanalizować specyfiki okresu na tyle, na ile możemy powiedzieć, na pewno retrospektywne spojrzenie po pewnym czasie będzie znacznie bogatsze, na ile możemy powiedzieć o zmianach, które się dokonują w wyniku pandemii, w tym wypadku, jeżeli chodzi o Unię Europejską w czasach pandemii, czyli czeka nas przełom. Kryzys obecny związany z zarazą nie jest pierwszym kryzysem i stąd między innymi dramatyzm pytań często stawianych, jeżeli chodzi o sytuację, jeżeli chodzi o los Unii Europejskiej. Oczywiście można tutaj przypomnieć inne zagrożenia. No, najpoważniejsze może to było związane z kryzysem finansowym strefy euro, która podzieliła i przeciwstawiła sobie państwa członkowskie i spowodowała odwrócenie się Włoch ku pozycjom znacznie bardziej eurosceptycznym niż to było w przeszłości. Ale mamy również Brexit, mamy zmianę sytuacji, jeżeli chodzi o ewolucję stosunków między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Ostatnio znów widzieliśmy tego przykład. Mamy pozycję Chin i Rosji, które coraz bardziej prowadzą politykę divide and rule, politykę dzielenia w istocie Unii Europejskiej z państwami członkowskimi, relacje tych wielkich państw, a w dużym stopniu dotyczy to i Stanów Zjednoczonych, jest znacznie, znacznie prostsza. Nas interesuje przede wszystkim ten kryzys, którym obecnie mamy do czynienia, ale który nakłada się na poprzednie. Nasza propozycja jest taka oto, aby państwo po kolei oczywiście wypowiedzieli się w pierwszych wystąpieniach po 10 minut maksimum i poproszę na początku panią profesor Renatę Mieńkowską o to, żeby powiedziała w tych parę słów na temat Unii Europejskiej w czasie kryzysu, na ile się sprawdziła, na ile uzasadnione były opinie bardzo krytyczne wobec Unii i w istocie wieszcząca powrót państw narodowych. Jaki jest dotychczasowy bilans Unii w tej dziedzinie w czasie kryzysu? No i ogólnie, co ten kryzys nam mówi o zdolności Unii do reagowania na nieprzewidziane sytuacje? Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję pięknie. Zacznę od podziękowania za zaproszenie. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć też parę słów o Unii Europejskiej, ponieważ no, jest spora dezinformacja dotycząca właśnie tego, co Unia Europejska zrobiła dotychczas, czego nie zrobiła. Ta dezinformacja płynie z różnych stron, od państw członkowskich, z Kremla pewnie,
z rozmaitych miejsc. Samej Unii raczej nie. Unia próbuje, jak może chyba, też politykę komunikacyjną stosować, która by w jakimś tam sensie no, efektywnie prezentowała to, co Unia Europejska rzeczywiście robi. Ale zacznę od tego, że o renacjonalizacji tak zwanej Unii Europejskiej, czyli powrocie do koncepcji większej efektywności państw członkowskich niż Unii Europejskiej. Ja uczę swoich studentów i rozmawiamy też w rozmaitych gremiach już od kilkunastu lat tak naprawdę. Natomiast to nigdy, jak się okazuje, nie przełożyło się na jakąś katastrofę poza jedną, która paradoksalnie moim zdaniem jest ogromnym plusem, jeśli chodzi o obecną sytuację wychodzenia z pandemii. To jest oczywiście Brexit. Moim zdaniem, gdyby nie Brexit, to prawdopodobnie efektywność działań Unii Europejskiej byłaby dzisiaj dużo niższa i w związku z tym od tego bym chciała wyjść. To znaczy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i moim zdaniem nawet taka sytuacja jak sytuacja brexitowa i jak ta renacjonalizacja, o której dużo mówiliśmy, pokazała, że jednak jak trwoga to do Unii Europejskiej. I kiedy trzeba działać wspólnie, to nagle okazuje się, że brak takiego hamulcowego, jak chociażby Wielka Brytania, jest no, pewnym pozytywem. Co prawda nie możemy powiedzieć jeszcze, że wszystko zostało załatwione, bo oczywiście po pierwsze szczyt jest jutro, to znaczy jutro jest Rada Europejska, podczas której dowiemy się, jakie są tak naprawdę prognozy, bo nie ma mowy nawet o jakichś decyzjach, jeśli chodzi o jutro, ale na pewno będziemy mieli większą jasność dotyczącą tego, jakie są szanse na to, że zaproponowane, to o tym Marcin chyba będzie mówił, że zaproponowane przez tandem francusko-niemiecki rozwiązania, tak naprawdę trochę zaadoptowane przez Komisję Europejską i udoskonalone, wyjścia z pandemii i oczywiście plan na wieloletnie ramy finansowe, na ile to zyskuje rzeczywiście poparcie państw członkowskich, jakie są propozycje modyfikacji. Na razie wiemy, że te propozycje przychodzą z różnych stron i ze strony węgierskiej, i ze strony fińskiej na przykład, i ze strony oszczędnej czwórki i tak dalej. Ale nie o tym chciałabym powiedzieć, tylko chciałabym zacząć od tego, że pan prezes mnie dzisiaj poprosił o tym, żebym odpowiedziała właśnie na pytania dotyczące tego, czy Unia się sprawdziła, czy się nie sprawdziła. Chciałabym powiedzieć, że Unia Europejska moim zdaniem w dzisiejszej sytuacji, takiej jaką mamy, nie tylko zdała egzamin, ale zdała go wzorowo. Co więcej, to nie jest tylko moje zdanie, to nie jest też zdanie analityków, to nie jest zdanie, nie wiem, euroentuzjastów. To jest zdanie obywateli Unii Europejskiej, to znaczy są robione badania systematycznie dotyczące tego, co obywatele sądzą o tym, jak Unia Europejska sobie radzi z pandemią i to są badania robione i w krajach członkowskich i badania eurobarometrowe i okazuje się, że, i teraz uwaga, to jest bardzo podobne jak w 2012 roku, kiedy wychodziliśmy powoli z kryzysu finansowego i gospodarczego, tego kryzysu 2008-2012, obywatele Unii Europejskiej w większym stopniu uważają, że to Unia Europejska dobrze sobie radzi z kryzysem, czyli obywatele uważają, że lepiej radzi sobie Unia niż państwa członkowskie. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że ona też pokazuje, jak wiele jest dezinformacji w przestrzeni publicznej, bo my przecież wiemy z doniesień rozmaitych medialnych, jak dużo się mówi o tym, że Unia Europejska zawiodła. Jak wielu polityków wykorzystuje instrumentalnie, absolutnie tę sytuację pandemiczną po to, żeby ugrywać swoje jakieś tam interesy doraźne na poziomie oczywiście krajowym, zwłaszcza w tych krajach, w których albo miały się odbyć wybory, albo w których to jest istotna kwestia w negocjacjach budżetowych teraz, u progu których stoimy. Ale mimo wszystko obywatele nie dają się na tę retorykę nabrać, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale mimo wszystko widzą, jak dużo Unia Europejska robi. Nie działa też, jak widać, dezinformacja przychodząca z rozmaitych źródeł zupełnie zewnętrznych. Teraz, co Unia Europejska rzeczywiście zrobiła, żebyśmy mogli powiedzieć dzisiaj, że tak ona zdała egzamin? Moim zdaniem zdała egzamin znacznie lepiej niż w czasie kryzysu ekonomicznego, kryzysu finansowego i ekonomicznego w latach 2008-2012. Być może nauczona doświadczeniami tamtego kryzysu,
Akurat w przyszłym tygodniu mój student się broni, on pisał pracę dotyczącą zasady solidarności w kontekście mechanizmów tych w latach 2008-2012 i on tam pięknie udowadnia, że Unia Europejska sobie poradziła z utrzymaniem zasady solidarności mimo olbrzymich trudności. Moim zdaniem ta zasada teraz działa jeszcze lepiej. Tylko oczywiście no, musimy mieć świadomość tego, jak bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia, o tak bym powiedziała, żeby rzeczywiście odczuły to i państwa członkowskie, i sami obywatele tak naprawdę. To znaczy my jeszcze mamy tylko wrażenie, że wychodzimy z pandemii, że będzie coraz lepiej, że Unia bardzo dużo robi, ale to, co ona de facto zrobi i jak to później będzie wyglądało pod kątem efektywności, tego to jeszcze przed nami. Zacznę teraz taki krótki przegląd tego, co Unia Europejska zrobiła, żeby nadać wiarygodność temu, co przed chwilą powiedziałam. Pod koniec lutego była wspólna konferencja prasowa dwojga komisarzy odpowiedzialnych za zdrowie i bodajże za kwestie społeczne w Unii Europejskiej i oni mówili, że zbliża się pandemia, że jest problem w Chinach, że być może będziemy się musieli z nim zmierzyć w Unii Europejskiej. Było spotkanie ministrów zdrowia i uwaga, co się wówczas stało na tym spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Wszyscy niemalże solidarnie powiedzieli, damy sobie radę, kraje członkowskie to udźwigną, nie będzie problemu. Unia Europejska dopóki nie musi, najlepiej niech nie działa. Pamiętajmy, że to nie jest kompetencja Unii Europejskiej, kwestia ochrony zdrowia, chociaż przypomnę, że w kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego mnóstwo kandydatów w różnych krajach, tych bardziej proeuropejskich, postulowało, żeby kwestie zdrowotne i to w szczególności byłoby korzystne dla krajów, w których no, ochrona zdrowia ma problemy, czyli pewnie krajów południa europejskiego i wschodu. Mnóstwo kandydatów mówiło, że warto by było kwestie ochrony zdrowia przenieść na poziom europejski, przynajmniej w jakiejś części, żeby kompetencje były dzielone, a nie wyłączne państw członkowskich. I co ciekawe, oni byli w pewnym sensie profetyczni, jeżeli patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy pandemicznej. Ale no, wówczas było widać, że państwa członkowskie chcą sobie z tym radzić same, natomiast oczywiście nie poradziły sobie z tym same, bo kiedy okazało się, że zaczęły się zachorowania we Włoszech przede wszystkim i to na naprawdę masową skalę, to pierwsza reakcja była taka, że Unia Europejska nic nie robi, a powinniście nam pomóc. No i na tyle, na ile Unia Europejska wówczas mogła w całej tej sytuacji, to próbowała przede wszystkim inicjować pewną solidarność, tak? Czyli mówić nie zamykajmy granic, zamkniemy granice zewnętrzne, ale nie zamykajmy granic wewnętrznych, natomiast kto może, spróbujmy pomóc państwu włoskiemu. Oczywiście Włochy politycznie wykorzystywały tę sytuację i uderzały w Unię Europejską ile się tylko dało, bo to było dosyć korzystne politycznie po prostu, krótko mówiąc, dlatego wówczas słyszeliśmy głosy, które mówiły przede wszystkim z ust polityków oczywiście włoskich, tych najważniejszych, że Unia Europejska sobie nie radzi, że Włochy zostały pozostawione samym sobie. Nie do końca tak było, to znaczy Unia Europejska wychodziła oczywiście z propozycjami, ale to nie jest tak, że Unia mogła jakby wykroczyć poza własne kompetencje. Później natomiast, kiedy się okazało, że rzeczywiście problem się robi dosyć duży, Unia zaczęła myśleć o wygospodarowaniu środków. Oczywiście mówiąc Unia, w tym momencie mówię o Komisji Europejskiej, ale już zaczęła być wywierana przez Komisję presja na państwa członkowskie, żeby jednak spróbować myśleć o pewnej solidarności, bo dzisiaj Włochy i Francja mają problem, ale za chwilę to możecie być wy. I rzeczywiście to się zaczęło, kiedy się zaczął się rozprzestrzeniać koronawirus, okazało się, że państwa członkowskie tego nie udźwigną. I to, co Unii Europejskiej się niewątpliwie udało zrobić, krok po kroku, to jest skoordynować zamknięcie granic zewnętrznych, to jest dawać wytyczne, proszę pamiętać, Unia Europejska nie mogła nic więcej, państwom członkowskim do tego, w jaki sposób zarządzać granicami wewnętrznymi. Na przykład, kiedy państwo członkowskie mówiło, ok, zamykamy nasze granice wewnętrzne, bo państwa o tym decydowały oddzielnie, to, co Unia Europejska robiła na przykład, to zaczynała regulować kwestie ruchu lotniczego. To mogła, no bo tam jest kwestia oczywiście zasad konkurencji, jednolity rynek. Wiadomo, że trzeba też było uruchomić, żeby nie było żadnego problemu z dostawami. No, jednolity rynek musiał jakoś funkcjonować. To trzeba było skoordynować, to Unia Europejska zrobiła naprawdę świetnie.
A równolegle państwa członkowskie mimo wszystko wykorzystywały każdą okazję, a zwłaszcza problematyczne państwa, takie, które chciały na tym ugrać, problematyczne z perspektywy rządów prawa albo krajów, w których rządzą populiści, próbowali wykorzystywać, albo partie, które nie są do końca, powiedzmy, euroentuzjastyczne, próbowały wykorzystywać sytuację, żeby uderzać w Unię Europejską i obciążać ją odpowiedzialnością za problemy. To jest w pewnym sensie zrozumiałe, tak się dzieje dosyć często, że za to, co jest problematyczne w państwach członkowskich, odpowiada Unia, natomiast to, co można, to, co Unia robi świetnie i co pomaga no, podnosić dobrobyt, to państwa często przypisują sobie, poszczególne rządy. Natomiast tutaj to przybrało na sile. I to, co mi się w tym kryzysie wydaje, Unia Europejska zrobiła inaczej niż w poprzednim i to lepiej, to jest po prostu wzmocniła swoją politykę komunikacyjną i rzeczywiście upominała te państwa członkowskie, które próbowały obciążyć Unię odpowiedzialnością za to, za co Unia odpowiedzialna nie była, natomiast które próbowały przypisywać sobie rozmaite zasługi. Więc szczerze mówiąc, to co bym podkreśliła, to to, że teraz chyba Unia Europejska też nauczyła się, czyli instytucje europejskie nauczyły się lepiej komunikować też obywatelom to, co było powiedzmy trudniejsze. No ale najważniejsza kwestia, i ja to badam, i tutaj to jest ostatnia rzecz, którą przedstawię tak trochę bardziej może naukowo, badawczo, bo ja to robię, to jest kwestia tego, co Unia daje tak naprawdę obywatelom, dlaczego obywatele do dzisiaj mają takie poczucie, czy dzisiaj mają takie poczucie, że Unia jednak zdała egzamin. Bo Unia Europejska to nie są tylko pieniądze, ale te pieniądze są bardzo istotne. My patrzymy przez pryzmat Polski często na Unię Europejską i tego, co Unia daje, ponieważ w Polsce bardzo podkreślane jest to, ile miliardów przypłynęło, ile powiedzmy włożyliśmy do budżetu unijnego, jaki jest bilans. Cały czas mówimy o liczbach. Tymczasem w Unii Europejskiej, w kontekście tego, jak obywatele przyjmują Unię i też jakie jest poparcie dla działań Unii, mają istotne znaczenie wartości. Tylko my musimy pamiętać, bo my mamy trochę problem z wartościami w tej chwili w Polsce z racji na kampanię wyborczą i wiemy, jak to wygląda. To znaczy Unia też jest oskarżana o to, że wspiera wartości, które no nie licują powiedzmy z tymi, które jak nasz rząd twierdzi, a Polacy podzielają. Więc problem wartości jest bardzo istotny, dlatego że Europejczycy w ogóle w całej Unii Europejskiej, ale obywatele Unii Europejskiej, w sensie i to jest taka część tak zwana podażowa, czyli w rozumieniu tego, co mogą dostać, czyli tego, co im Unia oferuje, rzeczywiście myślą głównie w kategoriach finansowych, w kategoriach gospodarczych, wzrostu dobrobytu, w kategoriach powiedzmy też dobrostanu takiego społecznego. Ale jednak jest jeszcze ta część popytowa, czyli obywatele chcą się z czymś utożsamiać. My wiemy doskonale, no, jako politolodzy, jako analitycy, że ta część jest nie mniej istotna. Unia Europejska moim zdaniem w tym kryzysie daje rzeczywiście takie poczucie, że warto się z Unią Europejską utożsamiać. I teraz uwaga, i to jest już chyba ostatnia rzecz, którą chciałabym podkreślić szczególnie, ponieważ nie tylko sama Unia działa względnie efektywnie, ale też jak się okazało, reszta świata wcale nie działa lepiej. Stany Zjednoczone borykają się w sposób no, dosyć, powiedziałabym, dramatyczny z pandemią. Kraje Ameryki Łacińskiej, kraje Ameryki Południowej, ale też oczywiście Azja, chociaż Azja z tego zaczęła wychodzić, okazuje się, że wirus wraca. Więc widać, że ta Unia Europejska w oczach obywateli zaczyna rzeczywiście odgrywać swoją rolę, o której Europejczycy wiedzieli, że po to Unia Europejska też jest, ale państwa członkowskie trochę, powiedziałabym, Europejczyków wytrącały jakby z tego poczucia, że Unia Europejska jest też po to, żeby przede wszystkim krzewić solidarność, pewną spójność, żeby walczyć o subsydiarność, o bliskość obywatelom na przykład. To zresztą też jest inna sprawa, że Unia w końcu zaczęła definiować pewne pojęcia związane właśnie z własną działalnością. I dlatego moje słowo końcowe będzie takie. Unia Europejska zdała egzamin, może na samym początku miała rzeczywiście trudność z zorientowaniem się w tym, gdzie może posunąć się dalej niż pozwalają jej na to traktaty i de facto pozwalały państwa członkowskie, ale okazało się, że państwa członkowskie były w tak trudnej sytuacji, że ta pomoc unijna zaczęła się okazywać
potrzebna i chwalona nawet w Polsce. Proszę popatrzeć, co się stało. Andrzej Duda nawet zmienił swoją retorykę dramatycznie i diametralnie, powiedziałabym, i nagle się okazało, że Unia Europejska wygospodarowała pieniądze, między innymi podobno, to znowu słowa pana prezydenta, z inicjatywy polskiej. Więc wydaje mi się, że summa summarum Unia Europejska nie tylko spełniła swoją rolę, ale też znacznie lepiej radzi sobie z tym kryzysem i moim zdaniem też lepiej na nim wyjdzie niż po kryzysie 2008-2012. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, to jest bardzo, bardzo optymistyczne. Też widzę, można powiedzieć, że Unia to jest nie tylko Bruksela, to są również państwa członkowskie i tak to jest postrzegane. Więc jeżeli chodzi o Włochy, na przykład było wielkim szokiem dla Włochów, iż Francja i Niemcy odmówili dostarczenia, dzielenia się środkami medycznymi, które... Tak, było tam trochę, tylko panie prezesie, proszę nie zapominać, że to była kwestia marginalnie, wcześniej. Marginalnie to dotyczyło również Polski. No poza tym również problem nieskoordynowanego wychodzenia ze strefy Schengen, prawda? To jest państwa członkowskie bez porozumienia, bez koordynacji wychodziły ze strefy Schengen. Innymi słowy, w pierwszej fazie było takie poczucie, że właściwie, że Unia Europejska była nieobecna, chociaż oczywiście wszystkie argumenty, panie profesor, są prawdziwe, że to nie jest sfera kompetencji i że poza tym często obciąża się Unię grzechami, które nie są grzechami samej Unii. Ale mniejsza, jeszcze do tego powrócimy. Ja chciałbym teraz poprosić doktora Marcina Kędzierskiego, żeby spróbował ocenić porozumienie Macron-Merkel, bo można powiedzieć, że po tej fazie takiej dość pesymistycznej, kiedy nie bardzo było wiadomo, czy Unia sobie radzi i poza tym nie bardzo było wiadomo, jaka jest przyszłość Unii i raczej w kolorach nie bardzo optymistycznych ta przyszłość była określona, przyszło wydarzenie, które odegrało pewną rolę przełomową. Jak na razie to jeszcze nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Przypominamy, że to jest na dodatek po decyzji Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego w Karlsruhe, które było też postrzegane jako cios w istocie w Unii Europejskiej. Więc moje pytanie dotyczy porozumienia Macron-Merkel. Po pierwsze charakter tego, czy to jest powrót powiedzmy takiej lokomotywy Unii Europejskiej, czyli roli pozytywnej tej pary w historii Unii Europejskiej, czy też mamy do czynienia, jedno nie wyklucza zresztą drugiego, z dominacją z reafirmacją dominacji tych państw w Unii Europejskiej. Czy następnie wraz z propozycją budżetu Komisji Europejskiej, czy mamy do czynienia z przełomem w procesie integracji, czy ta formuła używana, prawda, o tym nowym pokoleniu Unii, czy ona jest uzasadniona i jakie są jej cechy. Bardzo, bardzo proszę, doktor Kędzierski. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za to pytanie. Ja sobie pozwolę zrobić taki mały wstęp historyczny, bo wydaje mi się, że on jest istotny i też chciałbym troszkę zniuansować to, o czym mówiła pani profesor Mieńkowska-Norkiene. Dlatego, że Unia Europejska Anno Domini 2020 to jest de facto pochodna całego procesu integracji i to, co jest za nami. To, co jesteśmy dzisiaj jako Unia Europejska, jest pochodną tego, co wydarzyło się w ostatnich latach. I Unia weszła faktycznie w roku 2008 wraz z kryzysem w okres niesamowitych turbulencji. One wynikały zarówno z czynników o charakterze wewnętrznym, jak i z czynników o charakterze zewnętrznym, nazwijmy je globalnymi czynnikami. Bo Unia Europejska jest tak silna jak siła państw członkowskich. To jest może banał, ale on jest dość istotny. I kiedy popatrzymy sobie na świat w drugiej dekadzie XXI wieku, to była faktycznie dekada kryzysów, bo rozpoczęło się od kryzysu finansowego, który przeniósł się na kryzys zadłużeniowy i skutkował kryzysem w strefie euro, tragedią grecką 2010 roku. Ale on miał także konsekwencje dla pewnych zmian społecznych, na ubożenie się, zwłaszcza klasy średniej w Europie Zachodniej, którego efektem było pojawienie się ruchów zwanych dzisiaj populistycznymi i ten rozpad sceny politycznej, na przykład we Włoszech, rozpad sceny politycznej we Francji,
wakancji. Brexit są pokłosiem tego kryzysu 2008 roku. Później nałożył nam się kryzys migracyjny, który znowu uderzył głównie w państwa południa Europy. Pojawiły się kolejne kryzysy, które nie rozkładały się w sposób równomierny po poszczególnych państwach członkowskich, a do tego nakładały się pewne problemy strukturalne w Unii Europejskiej związane z konstrukcją strefy euro, które oczywiście były próbowane, znaczy była próba ich naprawiania, zwłaszcza z tymi wszystkimi propozycjami sześciopaku z 2012 roku, czy nadzorem mikro- i makroostrożnościowym, później z budowaniem konstrukcji Europejskiej Unii Bankowej, co się udało w pierwszym i drugim filarze, czyli stworzeniu tego mechanizmu wsparcia i stworzeniu Europejskiego Agencji Nadzoru Bankowego. Nie doszliśmy do trzeciego filaru Unii Bankowej, czyli do tego mechanizmu gwarantowania depozytów. Natomiast Unia niespecjalnie sobie radziła z tymi kryzysami i następowało coraz większe napięcia w tych relacjach. To także wynikało z faktu, że Unia po prostu się powoli peryferyzowała na narastającą rywalizację amerykańsko-chińską i to jednak sprawiało, że Europa stawała się coraz bardziej peryferyjna. I ten rok 2020 i kryzys, który obecnie, z którym mamy do czynienia i który jeszcze przecież będzie trwał, to jest w jakimś sensie domknięcie tamtego kryzysu z 2008 roku. I kiedy mam mówić o relacjach niemiecko-francuskich, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że prezydent Emmanuel Macron od momentu objęcia władzy, czyli od maja 2017 roku, od samego początku próbował nadać, znaczy przeciwdziałać temu kryzysowi strukturalnemu i próbował do tego przekonać rząd w Berlinie. I tych prób podejmowanych było bardzo wiele. Pierwsza próba to zmowa Macrona o Sorbonie 26 września 2017 roku, dwa dni po niemieckich wyborach, po to, żeby trochę nadać taki nowy impet, nowy moment dla integracji europejskiej. Niemcy zgadzają się na propozycję Macrona stycznie, werbalnie, ale stycznie ich nie realizują. I takich prób było podejmowanych potem kilka. Były rozmowy w Messebergu w czerwcu 2018 roku. Później pojawił się ten nowy traktat elizejski, akwizgański ze stycznia 2019 roku. Później była wymiana listów między prezydentem Macronem a nową szefową CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, to był marzec 2019 roku, kiedy w europejskiej prasie ukazał się list Macrona i później odpowiedź pani Annegret Kramp-Karrenbauer. Więc tych propozycji francuskich było dużo, one dotyczyły między innymi rekonstrukcji strefy euro, natomiast nic z tych propozycji nie wynikało, bo Niemcy deklaratywnie się na nie zgadzali, ale ostatecznie tak naprawdę nie dawali zielonego światła i czego najlepszym dowodem będzie ten wspólny budżet strefy euro, no, którego wartość wynosiła, to propozycja z jesieni ubiegłego roku, 30 miliardów euro. To są minimalne kwoty, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na zadłużenie Włoch, które wynosi obecnie prawie pod 3 biliony euro. Tak? Więc to nie jest żaden fundusz stabilizacyjny. I w tym sensie jakby weszliśmy w ten kryzys pandemiczny w takiej sytuacji no jednak rozpadu i bardzo silnych animozji czy konfliktu wewnątrz pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza pomiędzy państwami południa i państwami północy, a na to nakładał się jeszcze ten spór z państwami naszego regionu, zwłaszcza z Polską i Węgrami wokół kwestii praworządności. I ja na początku, kiedy zacząłem pisać swój dziennik internetowy o pandemii, miałem takie przekonanie, że to jest moment, tak? To jest faktycznie taki moment, którym będzie dla Unii decydujący, to znaczy albo Unia potraktuje ten kryzys jako taki moment do wygrzebania się z tych kryzysów ostatnich 10 lat i pójdzie do przodu, albo się rozpadnie. To znaczy wydawało mi się, że ten skala tego kryzysu, jego bezprecedensowość jest tak ogromna, że Unia nie może już tego kryzysu tak przetrwać siłą inercji, jak tych poprzednich kryzysów z 2010, 12, 15, 16, 18 roku moglibyśmy sobie wyliczać niemal w nieskończoność. I potem przyszedł kwiecień i dyskusje wokół tak zwanych koronaobligacji, czyli jakiejś formy uwspólnotowienia długu. I wówczas poprzez sprzeciw tej oszczędnej czwórki ta decyzja nie została podjęta i dla mnie to był taki moment, w którym ja czułem zawód, bo nie ukrywam, że miałem pewne nadzieje, że Unia się wygrzebie i tak mocno się wygrzebie z kryzysu. Natomiast fiasko tych rozmów o koronaobligacjach, zwłaszcza sprzeciw holenderski, pokazał, że Unia może znaleźć się naprawdę już nawet nie na rozdrożu, ale nad taką poważną przepaścią. I pamiętam, w ostatnim tygodniu kwietnia pojawił się taki artykuł w Guardianie, który analizował holenderską scenę polityczną, w której sami Holendrzy przyznawali, że znaleźli się w takiej pułapce, dlatego że
Mark Rutte, premier Holandii, który przyjął pozycję no jednak bardzo sceptyczne wobec integracji europejskiej, tym, że nie będzie dzielił się z leniwymi i niezaradnymi Hiszpanami czy Włochami, nagle zyskiwał poparcie rzędu 70%, podczas gdy wcześniej miał to poparcie na poziomie 20%. I wówczas analitycy w Holandii mówili, że tak naprawdę przez ostatnie 20 lat Holendrzy żyli w przekonaniu, że ich sukces jest tak naprawdę owocem ich ciężkiej pracy. Nikt nie zwracał uwagi na to, że zarówno kwestia funkcjonowania czterech swobód i rynku wewnętrznego, jak i funkcjonowania, warunków funkcjonowania strefy euro wspiera rozwój gospodarczy w takich krajach właśnie jak Holandia, jak Austria, jak Niemcy. I to był taki moment, że gdyby nie zdarzyło się nic niespodziewanego, to moim zdaniem bylibyśmy dzisiaj naprawdę w katastrofalnym momencie. No i wtedy wkroczył ten tandem niemiecko-francuski i to jest moment z moim przekonaniem faktycznie przełomowy. Ja nie wiem, czy on jakby do czego nas doprowadzi, bo wciąż gra jest otwarta, piłka jest w grze, zobaczymy, co się zdarzy jutro na Radzie Europejskiej. Natomiast niewątpliwie ta propozycja Emmanuela Macrona i kanclerz Merkel to jest coś nowego. To jest coś nowego i to jest zupełnie zmiana myślenia. I tak jak Niemcy odrzucały te propozycje francuskie sukcesywnie przez 3 lata, to można powiedzieć, że wreszcie kanclerz Merkel przystała na propozycje francuskie, na jakąś formę uwspólnotowienia długu, no bo przecież ten Recovery and Resilience Facility, bo taka jest oficjalna nazwa tego projektu ogłoszonego przez Komisję Europejską, która de facto jest realizacją pomysłu Macrona i kanclerz Merkel, ona de facto mówi o uwspólnotowieniu długu, dlatego że mówi się o spłacaniu tych zobowiązań zaciągniętych na rynkach finansowych, nie tylko ze strony przez państwa członkowskie, ale także za pośrednictwem pewnych unijnych podatków. Tak? I to jest czy podatku cyfrowego, czy podatku śladu węglowego na granicach unijnych. Tam w tle jeszcze jest oczywiście podatek od transakcji finansowych, czy jakaś forma uszczelnienia CIT-u i tych rajów podatkowych nawet wewnątrz Unii Europejskiej. Tu znowu Holandia wypada na pierwszy plan, bo jest takim europejskim rajem podatkowym obok Irlandii i Cypru. Więc to jest faktycznie duże nowum. Na to się Niemcy, przynajmniej kanclerz Merkel zgodziła. To też jest pewne świadectwo pewnych zmian na scenie politycznej niemieckiej, bo kanclerz Merkel od 2017 roku sukcesywnie słabła i nie było zgody na to, żeby przyjąć propozycje francuskie. Zresztą często rozmawialiśmy z dyrektorem Piotrem Burasem o tym, że to jest ostatni bastion tak naprawdę CDU, zachowanie tej dyscypliny fiskalnej. No i skala tego kryzysu, chyba podobnie jak w 2015 roku, przekonała kanclerz Merkel, że to jest moment, żeby troszkę sprzeciwić się swojej elicie politycznej, tak jak wówczas zdecydowała się na przyjęcie uchodźców. Tak teraz zdecydowała się na poparcie tego francuskiego, de facto francuskiego pomysłu. No i dzisiaj niezwykle ciekawe jest, czy po pierwsze uda się przekonać do tego pomysłu takie kraje jak Holandia i Austria. I moim zdaniem to jest możliwe przy małych, wiadomo, że ten Recovery and Resilience Facility, on będzie ulegał zmian, jeżeli chodzi o przesuwanie między te środki na pomoc bezzwrotną i na tą pomoc zwrotną w postaci pożyczek. Natomiast kluczowe pytanie jest o to, jak to będzie akceptowane w Niemczech, bo to oczywiście wpływa na pewną dynamikę polityczną w Niemczech. To, że kanclerz Merkel przystała na ten pomysł, nie oznacza, że cała scena polityczna w Niemczech jest tym zachwycona, bo to będzie napędzało głosy tych ugrupowań, które są jednak sceptyczne wobec idei uwspólnotowienia długu. W samym CDU ten pomysł, tutaj pewnie Piotr Buras będzie mógł coś więcej powiedzieć, ale ten pomysł chyba nie jest przyjmowany z jakimś wielkim zachwytem, no bo on właśnie uderza w ten ostatni bastion polityki chrześcijańskiej demokracji w Niemczech, czyli czarnego zera, tak? czyli tej twardej dyscypliny fiskalnej. I to jest jakby niezwykle ciekawe, także w kontekście już wspomnianego przez pana rektora Smolara wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, bo on co prawda nie kwestionuje możliwości działań Europejskiego Banku Centralnego, ale kwestionuje skalę działania. Tak? I to było bardzo istotne orzeczenie. No i dzisiaj zgoda na uwspólnotowienie długu w takim kształcie, jak to zostało zaproponowane przez Komisję, no jest pewną bardzo odważną grą, bo może się okazać, że te pieniądze będą musiały być spłacane przez państwa członkowskie, czyli de facto przyjmie to formę euroobligacji, o których była mowa jeszcze w kwietniu, tylko bez konieczności zmiany traktatu, no bo jeżeli byśmy uwspólnotowili dług w postaci euro, takich koronaobligacji, trzeba byłoby zmieniać traktaty. Tutaj nie ma potrzeby zmiany traktatu, stąd ten pomysł jest tak sprytny, bo dzisiaj zmiany traktatowe byłyby niezwykle trudne. Ale to jakby, więc ja widzę duże światełko w tym tunelu, zwłaszcza i tutaj też kontekst międzynarodowy jest ważny, widać wyraźnie, że globalizacja
zastopuje, ona się może podzielić na takie trzy subsystemy. Już widać dzisiaj wyraźnie, że Komisja Europejska blokuje możliwość przejmowania firm europejskich przez firmy chińskie. Widać wyraźnie, że niemieckie i francuskie firmy są coraz mniej chętne, żeby tak bardzo odważnie przenosić swoją produkcję do Chin. I może zajdzie się taka sytuacja, w której Europa na powrót stanie się jakimś centrum, mniejszym, ale jednak centrum świata, pamiętajmy, z 450 milionami konsumentów, relatywnie najbardziej zamożnych konsumentów w skali globu. I to daje nam nowe perspektywy, których jeszcze parę miesięcy temu mogliśmy, przynajmniej ja nie dostrzegałem. I wydawało mi się, że raczej Unia będzie zmierzać w kierunku takiej peryferyzacji. To wydarzenie jest na pewno przełomowe. Natomiast no, oczywiście pytanie jest, czy niemiecka scena polityczna ostatecznie dopuści do tego, żeby ten plan Merkel i Macrona zrealizować. I to wydaje mi się chyba najciekawsze dzisiaj pytanie dla całej przyszłości Unii Europejskiej. Mam jedno pytanie do pana, znaczy nie wiem, czy to dla wszystkich jest jasne, co oznacza to uwspólnotowienie długu. Dlatego, że to jest rzeczywiście rewolucyjne, ale są różne interpretacje zresztą tego, nawet zresztą w Niemczech. To znaczy, to jest problem tego, nie że państwa członkowe, tylko Unia Europejska bierze na siebie, jako całość bierze na siebie spłacanie długu, który zaciąga Unia Europejska, co ma dwie funkcje. Jeżeli, niech pan mnie poprawi, jeżeli ja się mylę. Pierwsza funkcja jest taka o to, że oczywiście to nie te najbiedniejsze, najbardziej obciążone w tej chwili, najbiedniejsze, no w każdym razie państwa południa, które zostało tym potrójnym kryzysem najsilniej uderzone, będą spłacały, tylko że również, że cała Unia Europejska. Po drugie, dług Unii Europejskiej jest znacznie lepiej oceniany na rynkach, to znaczy on ma, to innymi słowy, on najmniej kosztuje. No i o tym, o czym pan wspomniał, to znaczy nowe podatki, prawda, europejskie. To, więc innymi słowy, to jest problem nie tylko wspólnotowienia długu, tylko elementy, to o czym różni obserwatorzy mówili, pewnej federalizacji, nie otwartej, ale pewnej federalizacji Europy. Jak rozumiem, pan się ze mną zgadza, sądząc po ruchach pana głowy. Zgadzam się, tylko dopowiem, że jeżeli chodzi o te korona obligacje, o których rozmawialiśmy jeszcze w Unii Europejskiej w kwietniu, tam były trzy możliwości. Znaczy jedna takie, że faktycznie jest uwspólnotowienie długu, jest rozłożenie spłacania tych obligacji na wszystkie państwa członkowskie i to wymagałoby zmiany traktatów. Ale tam była też taka możliwość, żeby te obligacje były zaciągane przez państwa członkowskie po oprocentowaniu tak naprawdę europejskim, ale odpowiedzialność za spłatę byłaby na państwach członkowskich i to nie wymagałoby spłaty zgody czy zmiany traktatów. Ale takie rozwiązanie nic nie dawało Włochom i Hiszpanom de facto, bo one i tak nie byłyby w stanie tego spłacić. Więc ten nowy mechanizm jest ten właśnie odbudowy i odporności, tak, resilience, odporności, to on de facto oznacza, że państwa członkowskie będą musiały się w ramach na przykład swojej składki do unijnego budżetu składać na spłatę zobowiązań. I tutaj pytanie jest, na ile uda się stworzyć nowe podatki europejskie, które sfinansują te koszty zadłużenia, a na ile to zobowiązania przejdą na państwa członkowskie i na ile uda się na przykład ściągnąć pieniądze z podatku cyfrowego czy z tego podatku śladu węglowego. I to jest dzisiaj faktycznie fundamentalna kwestia, bo jeszcze rok temu ktoś powiedział, że będzie federalizacja polityki czy harmonizacja polityki fiskalnej, to powiedziałby, że to jest bardzo mało realne, a dzisiaj propozycja jest na stole. Tak? I wydaje mi się, że większość państw członkowskich jednak patrzy, no przecież nie chcemy płacić z własnego budżetu, no to dogadajmy się w sprawie podatku cyfrowego, tak? Zwłaszcza, że sytuacja globalna też ku temu będzie sprzyjać. No, to zresztą tu są konsekwencje międzynarodowe, to znaczy problem konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, ale mniejsza. Teraz przejdźmy teraz do Piotra Borasa. Bardzo cię proszę, Piotrze, jak kryzys zmienia Unię Europejską już obecnie? Jakie są najważniejsze wyzwania, tendencje, które będą wpływać kształt na dyskusję europejską i sposób funkcjonowania Europy? Bardzo cię proszę. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tego, że ja mam również raczej pozytywny obraz tego, jak Unia Europejska odpowiedziała na ten kryzys koronawirusa i podzielam tutaj zdanie i Renaty Mieńkowskiej, i Marcina Kędzierskiego w tych aspektach, w których podkreślali właśnie ten pozytywny element. Natomiast ja bym chciał wskazać na takie trzy, wydaje mi się, kluczowe trendy czy tendencje, które widać, które oczywiście zaczęły się wcześniej, nie są
nie są bezpośrednio wynikiem samego tego kryzysu, ale ten kryzys je przyspieszył. I które to tendencje po części są bardzo pozytywne, ale po części w moim odczuciu będą generować zupełnie nowe dyskusje i nowe napięcia również w Europie w nadchodzących latach, czy nawet miesiącach. A już pewne ich sygnały widać już dzisiaj, o czym za chwilę wspomnę. Ale zacznę od tego też, jak Marcin, od pewnego historycznej trochę refleksji. To znaczy wydaje mi się, że ten kryzys koronawirusa to jest kolejny już kryzys po kryzysie migracyjnym, również po kryzysie, ja bym powiedział, finansowym, nie tyle kryzysie euro, tylko kryzysie finansowym, który był pierwotny w stosunku do kryzysu euro, który na Unię Europejską przychodzi z zewnątrz. I to jest o tyle ciekawe i charakterystyczne i wydaje mi się istotne, że to powoduje, że pewne impulsy integracyjne, czy impulsy zmian w Unii Europejskiej przychodzą coraz częściej właśnie z zewnątrz. Unia musi odpowiadać na zewnętrzne wyzwania, na zewnętrzne problemy, co jest trochę sprzeczne z takim tradycyjnym tropem integracji europejskiej, która była zawsze odpowiedzią na wewnętrzne problemy Europy, to znaczy na problem wojny i pokoju, na problem podziałów w Europie, problem pojednania między krajami. I to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy trop, który prowadzi mnie do pierwszej tendencji, o której chciałem powiedzieć. I to jest zmiany związane z pojęciem, które w Unii Europejskiej od pewnego czasu funkcjonuje w dokumentach i państw członkowskich, i oficjalnych dokumentach unijnych, strategicznej autonomii. To znaczy, że Unia Europejska w obliczu tych różnych wyzwań zewnętrznych dochodzi do wniosku, że w zasadzie musi się przed nimi bronić albo musi lepiej na nie odpowiadać. W każdym razie musi mieć coraz więcej instrumentów wspólnego działania w odpowiedzi właśnie na wyzwania zewnętrzne. Wydaje mi się, że ten kryzys pokazał, i to zresztą tu się już chyba pani Renata Minkowska o tym wspominała, ten kryzys wydaje mi się bardzo mocno przyspieszył ten trend. On może nie w tym aspekcie, który najczęściej jest właściwie, być może niesłusznie nawet, podkreślany w kontekście tego pojęcia strategicznej autonomii, to znaczy polityki bezpieczeństwa i obrony. W tym wymiarze akurat mi się wydaje, że tutaj nawet możemy mieć do czynienia z pewnym cofnięciem się, ponieważ wydatki na zbrojenia, wydatki również w budżecie Unii Europejskiej na cele obronne będą mniejsze niż wcześniej zakładano. Natomiast tym niezwykle ważnym obszarem jest przede wszystkim polityka konkurencji. I to jest, Marcin Kędzierski o tym wspominał, o różnych nowych mechanizmach, które dzisiaj są przyjmowane przez Unię Europejską. Że to wczoraj został, Komisja Europejska zaproponowała coś, co może brzmieć dosyć technicznie, ale nowe mechanizmy zarządzania czy ochrony przed subsydiami, które zewnętrzne podmioty, zewnętrzne wobec Unii Europejskiej kraje, no zwłaszcza oczywiście chodzi tutaj o Chiny, udzielają przedsiębiorstwom w ramach funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Ale tych mechanizmów jest dużo więcej. Jest kontrola inwestycji zagranicznych, również w ramach polityki handlowej. Różnego rodzaju mechanizmy, które mają wzmocnić Unię Europejską w tej globalnej konfrontacji, z której się Europa znalazła. Do tego należy również cała dyskusja, która właśnie się rozwija, dotycząca na przykład relokalizacji przemysłu do Unii Europejskiej z krajów takich jak Chiny, ochrony strategicznych gałęzi przemysłu w Unii Europejskiej, strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, na przykład zdrowotnego państw, cały sektor przedsiębiorstw zajmujących się sferą medycyny. To są produkcji leków, produkcji wyposażenia medycznego. To jest, wydaje mi się, bardzo istotny obszar, stosunkowo nowy w Unii Europejskiej, który będzie na pewno
bardzo mocno kształtował dyskusję europejską w nadchodzących latach. I on się łączy też z tym, że ten kryzys też przyniósł ogromne rozczarowanie i to pokazują badania ICFR-u, które właśnie jeszcze nie są publikowane, ale jeden element ich mogę zdradzić. Ogromne rozczarowanie w Europie i Stanami Zjednoczonymi, i Chinami. To znaczy wizerunek tych dwóch wielkich mocarstw się dramatycznie w Europie pogorszył, w społeczeństwach, co ma oczywiście też, to nie, może nie bezpośrednie przełożenie na decyzje polityczne, ale nie jest całkowicie bez znaczenia. Znaczy jest takie poczucie, że w tym nowym świecie Unia, to co mówił Marcin Kędzierski, musi zacząć starać się przynajmniej być jakimś jednym z centrów, ale do tego potrzeba zupełnie nowych instrumentów, nowych też polityk i nowych działań. Więc wydaje mi się, że to jest... Ten wątek jest z pierwszym, który jest tą odpowiedzią na te wyzwania zewnętrzne. Ale to, przechodząc do drugiego, to wydaje mi się, że to się łączy z pewnym drugim bardzo interesującym zwrotem, to znaczy w kierunku swego rodzaju interwencjonizmu czy nawet protekcjonizmu. I ten zwrot ma miejsce na poziomie Unii Europejskiej, w wymiarach, o których mówiłem, ale on ma również w bardzo dużej mierze miejsce na poziomie państw narodowych, to znaczy państw członkowskich. To jest cała dyskusja na temat roli państwa i ona jest, może nie jest tak, ja bym nie powiedział, że w tym kryzysie państwo narodowe wygrało i pokazało, że ono jest bardziej skuteczne niż Unia Europejska. Natomiast to, co jest pewne, to skala interwencji ze strony rządów państw członkowskich Unii Europejskiej na własnym podwórku jest niespotykana. To znaczy, jeśli chodzi o pomoc publiczną, o interwencje w mechanizmy rynkowe, cały ten obszar jest odwrotem od pewnego modelu, oczywiście to nie zaczęło się od pandemii, ale od modelu takiego neoliberalnego, skoncentrowanego na tylko na wolnościach jednolitego rynku. To jest w dużej mierze zaprzeczenie wielu nie tylko takich filarów myślenia ekonomicznego czy o ekonomii politycznej dominującego w Europie przez wiele lat, ale to jest, i to jest ważniejsze w kontekście Unii Europejskiej, to jest zaprzeczenie też pewnego modelu Unii. Ponieważ Unia zawsze była projektem wolnościowym, znaczy wolnościowym w sensie liberalizacji, większej otwartości, otwieraliśmy granice, rynki, raczej mówiło się o takiej negatywnej integracji, to znaczy właśnie, że integracja europejska znosi wszystkie bariery, ale nie wprowadza na przykład jakichś pozytywnych mechanizmów, nie wiem, ochrony praw pracowniczych, czy wyrównywania nierówności, że jest jakaś tutaj nierównowaga. I teraz mamy do czynienia, że na poziomie państw ta skala interwencjonizmu jest niespotykana i być może ona, znaczy można się spodziewać, że ona zostanie utrzymana. To znaczy, że tendencja będzie taka, że coraz więcej państw będzie chciało jak najbardziej chronić też i swoje własne rynki, swoich własnych pracowników, swoje własne przedsiębiorstwa. I my widzimy to już dzisiaj. Dzisiaj pani minister Jadwiga Emilewicz udzieliła wywiadu Handelsblatowi, w którym bardzo mocno, wydaje mi się, jak na warunki takiej debaty europejskiej, zaatakowała rząd francuski za wsparcie dla Renault, które jest obwarowane tym, że firma ta musi albo relokować produkcję z innych krajów, a te inne kraje to jest na przykład Słowacja, albo Portugalia, albo Turcja, produkcję do Francji, albo też przynajmniej zapobiec temu, żeby ta produkcja nie została wynoszona poza granice Francji. Znaczy to jest, i to ja nie chcę wchodzić w meritum tego sporu, może Piotr Arak ma tutaj na pewno z całą pewnością więcej kompetencji ode mnie, ale ja tylko pokazuję, że to są pewne napięcia, które powstają, to znaczy te potencjalne dystorcje, czyli zaburzenia rynku wewnętrznego w wyniku zdecydowanie zredefiniowania roli państwa w gospodarce,
kłócącego się z pewnym modelem Unii, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy. I mamy również takie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, w Niemczech przejęcie przez rząd niemiecki, czy quasi nacjonalizacja firmy CureVac, która zajmuje się produkcją szczepionki przeciwko koronawirusowi, właśnie w takim poczuciu, że to jest jakiś strategiczny zasób, który, no, na którym państwo musi mieć kontrolę. I ta tendencja jest wyraźna, ale ona otwiera masę różnych pytań. To znaczy, jak będziemy na przykład, co zrobić w sytuacji, jeżeli zezwalamy, tak jak dzisiaj, na to, żeby państwa, rządy narodowe wspierały za pomocą środków polityki fiskalnej, finansowej swoje przedsiębiorstwa czy swoje gospodarki. Co zrobimy z faktem, że niektóre państwa mają dużo większą przestrzeń fiskalną do tego, znaczy mają dużo więcej pieniędzy po prostu, żeby mogły sobie na to pozwolić. Niemcy wydały połowę pieniędzy wydanych w czasie tego w całej Unii Europejskiej na walkę z kryzysem. Wydały na swoją własną gospodarkę. Komisja Europejska do tej pory akceptuje takie działania, ale pytanie jest, jak będzie w przyszłości. Znaczy, czy to ma być jakiś wzór do działania, czy jak to będzie wpływać na resztę, na funkcjonowanie w ogóle Unii. Wydaje mi się, że tu jest bardzo duży potencjał dyskusji, sporów i gdzie redefiniować się będzie trochę model Unii Europejskiej. I trzecia, ostatnia uwaga, już chciałbym jak najkrócej, to jest taka, że mam wrażenie, że ten kryzys przyspiesza taką kolejną tendencję, o której też gdzieś między wierszami już była mowa, to znaczy, że my coraz bardziej zaczynamy bronić pewnego unikalnego modelu, jakim jest Unia Europejska. To znaczy, już nie ma tej jakiejś takiej ambicji czy wizji, że model Unii Europejskiej można by przenosić na inne kraje, inne regiony, że Unia może być jakimś wzorem transformacji dla innych, tylko raczej skupiamy się na tym, żeby obronić stan posiadania, obronić to, co jest, i obronić też pewne wartości, które są w Unii i co przekłada się na przykład na pewien inny model trochę solidarności w ramach Unii Europejskiej. To znaczy, że ona przestaje być bezwarunkowa, staje się coraz bardziej warunkowa. To znaczy warunkowa, tym warunkiem jest, i to widać po wydaje mi się, tym projekcie budżetu w tej chwili unijnego, tym warunkiem korzystania z solidarności staje się akceptacja pewnego, czy, ja nie wiem, czym to się zakończy ostatecznie, ja mówię o pewnym procesie, zobaczymy jak będzie, ale ten nacisk, żeby na przykład pieniądze były warunkowane celami klimatycznymi, że, bo to jest pewien właśnie element tej unikatowości, unikalności Unii Europejskiej, coś, co jest tą marką Unii i tym staje się taką nową jakby no, trochę tożsamością społeczno-ekonomiczną, Green New Deal, ten Zielony Nowy Ład. Ale również rządy prawa, to znaczy w tej chwili jest coraz większy nacisk na to, właśnie w krajach, które mają problem, im większa jest, im więcej trzeba wydawać pieniędzy, tym więcej warunków się stawia. To znaczy, że kraje te skąpe, jak się nazywa, które mają opory wobec tego projektu francusko-niemieckiego, czy tej propozycji komisji, one bardzo mocno stają przy tym, żeby kraje, które nie przestrzegają rządów prawa, żeby miały większy problem z dostępem do tych środków. I wydaje mi się, że tego rodzaju warunkowość będzie coraz większa i coraz bardziej określała też ten model Unii. I podsumowując, ja myślę, że co wynika z tego kryzysu, te wnioski, które jakoś mi się nasuwają, one prowadzą do tego, że my nie będziemy mieli do czynienia z taką naprawdę debatą, czy mamy być więcej Unii Europejskiej, czy mniej Unii Europejskiej, czy ma być jakiś wielki przełom w kierunku głębszej integracji. Ja myślę, że na marginesie, nawiązując do tej wcześniejszej dyskusji o tym, czy ten nowy budżet, czy ta propozycja francusko-niemiecka otwiera drogę do federalizacji Unii, to tak nie jest, bo to jest jednorazowy instrument, znaczy to nie jest tak, że on będzie zawsze, to jest, przynajmniej na razie, to jest instrument, który ma być te pieniądze przewidziane na walkę z kryzysem i koniec. I to jest w następnej perspektywie finansowej, czy w następnym budżecie unijnym,
nic nie jest przesądzone, że takie środki również będą, czy ten mechanizm w ogóle będzie powtórzony. Więc ja myślę, że raczej jest kwestia, te trendy, o których mówiłem, wydaje mi się, że one pokazują, że będziemy przeformułowywać trochę model Unii Europejskiej, ale niekoniecznie w kierunku głębszej integracji. Że to wydaje mi się, że bardziej Unia będzie oparta na może większej współpracy, w mechanizmach też współpracy międzyrządowej, a nie na pogłębieniu integracji takim, jak mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesięciolecia, takim całym procesem właśnie coraz bardziej zacieśniającej się Unii. To tyle na razie z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szereg pytań, ale może będziemy mieli trochę czasu. Może później porozmawiamy po wystąpieniu dyrektora Araka. Bardzo proszę, panie Piotrze. Pytania, na które bardzo bym chciał, żeby pan odpowiedział. Dotychczas mówiliśmy o Europie, o różnych regionach Europy. Stosunkowo mało, chociaż były pojedyncze uwagi, o Polsce mówiliśmy. I to stąd moje też pytanie do pana. Co to wszystko oznacza dla Polski? Czy kryzys może być szansą dla Polski gospodarki, chociażby wiążąc się z relokalizacją przemysłu, to znaczy ściąganiem z powrotem z Azji, z Chin, tego typu idee, prawda, krążą. Jakie są najważniejsze wyzwania, problemy, przed którymi stoi Polska i przed którymi stoi polska gospodarka? Jaki jest wkład Polski do dyskusji o Unii Europejskiej po pandemii? O jakich priorytetach można mówić i jacy sojusznicy takiego ewentualnie projektu polskiego można by wskazać na jakichś sojuszników. Bardzo pan proszę. Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Ja tylko sobie pozwolę na jedną uwagę taką techniczną, że trzeba pamiętać zawsze w przypadku mówienia o Unii Europejskiej, a Komisji Europejskiej. Pani Renata Mienkowska na to zwróciła uwagę, ale często mówiła o Unii Europejskiej. Unia Europejska częściej, jeżeli już razem, to wtedy jako Rada, jeżeli już, czyli głos wszystkich stolic. I to o tym trzeba pamiętać, bo nie zawsze propozycje Komisji Europejskiej samo nie przekładają się później na to, co wszystkie stolice są w stanie się zgodzić. To trzeba o tym dosyć pamiętać. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na pandemię i to, w jaki sposób ona wpłynęła na gospodarki europejskie, no to nie ma zbytnich powodów do zadowolenia, no bo trzeba pamiętać o tym, że w tym roku będziemy mieli w Unii Europejskiej recesję najprawdopodobniej o podobnej skali jak w 1929 roku. 2008 rok nawet nie był tak trudnym dla gospodarki europejskiej i też państw eurozony jak rok 2020. Nie da się żadnemu krajowi, także Polsce najpewniej, przejść tego bez recesji. No i jednak dosyć istotnego spadku wartości PKB. Nie chcę tu mówić o konkretnych liczbach, bo to też nie ma sensu. W tym roku bardzo trudno jest prognozować cokolwiek, co się będzie wydarzyło, zważywszy jeszcze, że możemy mieć drugą falę zachorowań jesienią. Stąd też ewentualne prognozy o tym, czy jest jakaś korzyść wynikająca z koronawirusa dla gospodarki polskiej, też musi być dosyć ostrożnie oceniana. Natomiast pewne sygnały co do tego, czym dosyć rozwleczone łańcuchy dostaw do dużych gospodarek europejskich, ale także dla gospodarki amerykańskiej i przedsiębiorstw, które działają na tych rynkach, oznaczają, to widać. I też ten głos o tym, że nie wiem, chociażby komisarze europejscy przebąkują, że produkcja półproduktów medycznych w Azji, które są dostarczane do Europy, może nie być do końca dobrą decyzją z perspektywy strategicznej, w razie gdyby innego rodzaju choroba albo innego rodzaju kryzys spowodował załamanie transportu globalnego na okres kilku miesięcy, no bo wyobraźmy sobie, że nawet prostych leków nie bylibyśmy w stanie w Europie w tym okresie sobie produkować.
Natomiast no, gdyby, i te, tych sygnałów już trochę widzimy i w postaci zachowań poszczególnych rządów europejskich, ale też decyzji zarządów w poszczególnych firmach, o tym, że część O, zawiesiło się. Oj Piotrze, nie słyszymy Cię. Nie wiem, czy Pan nas słyszy, może, o, to może, o, chyba wraca. Wraca Pan do nas, czy nie? Czy jeżeli Pan słyszy, to może warto by się wyłączyć na chwilę i wrócić z powrotem. Zobaczymy. No, na razie nam się to nie zdarzyło i nie zdarzyło się wszystkim równocześnie, więc ja powiem tylko o pytaniu. O, zaraz chyba już jest. Nie wiem, czy Pan już jest z powrotem. W każdym razie Pana głośnik jest włączony. Chciałbym wrócić do tej wizji przeszłości, zaczynając od tego, co powiedział Piotr Buras, to znaczy, że właściwie mamy taką wizję, która w większym stopniu kładzie nacisk powiedzmy na poziomie narodowym, czy na poziomie europejskim, ale bardziej na poziomie narodowym, takich tendencji. O, jest Pan już. Bardzo proszę, Pan Piotr. Coś z połączeniem, jak to zwykle w tych technicznych rozwiązaniach. Wczoraj też mieliśmy u nas rozmowę i parę osób z Waszyngtonu nam rozłączało, dosyć podobnych, i to też niestety, nie wiem, no, jakby technologia chyba nie opanuje nigdy świata poprzez sztuczną inteligencję, jak to tak dalej będzie działało. Natomiast wracając do tego, no, na pewno jest taka szansa i z tej szansy inshoringu, czyli tych krajów, które do tej pory pozbywały się z produkcji, na pewno skorzystają. Według naszych obliczeń, przy takich różnych scenariuszach tego, co by się działo z produkcją globalną, no to na pewno tymi krajami, które się wyzbyły po prostu produkcji w ostatnich latach, są tymi, które najwięcej zyskują, i to jest mianowicie Francja i Niemcy. I Niemcy przede wszystkim, i to w bardzo wielu różnych scenariuszach, nawet takich, w których to my, czyli w rozumieniu Europy Środkowej i Wschodniej, jesteśmy tymi krajami, do których także część produkcji by trafiała z obecnych krajów Azji Południowej, czy była przenoszona tak naprawdę. Natomiast no, to i tak czy siak ta gospodarka niemiecka jest tym, którą zyskuje najwięcej. Więc cały proces, który może się rozpocząć, wcale nie oznacza jakichś ogromnych zysków konkretnie dla naszego regionu, ale może oznaczać zysk dla największej gospodarki eksportującej, czyli dla gospodarki niemieckiej. Stąd prawdopodobna jest teza o tym, że ten proces się rozpocznie, bo jeżeli coś będzie zyskiem dla Niemców, to możliwe, że będzie realizowane też przez podmioty i wspomagane przez podmioty i instytucje europejskie, a także inne stolice. Dla Polski to może być dosyć ciekawy proces, bo my do tej pory, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną, to przynajmniej nominalnie, jeżeli chodzi o wartość inwestycji zrealizowanych w 2019 roku, greenfieldowych, byliśmy trzecim krajem w Europie, nawet nie w Unii Europejskiej, wyprzedzała nas tylko Wielka Brytania i Rosja. Można sobie wyobrazić, że po 4 miesiącach tego roku, w którym w Polsce zrealizowano najwięcej inwestycji greenfieldowych w całej, znowu, Europie, nawet nie Unii Europejskiej, my będziemy pewnie pierwszym krajem, jeżeli chodzi o ściągane kapitał i inwestycje i projekty na naszym kontynencie, co by oznaczało, że nawet jeżeli jakiś proces przenoszenia produkcji z dużą korzyścią będzie dla gospodarki niemieckiej i przedsiębiorców, którzy są przede wszystkim w Niemczech czy we Francji, no będzie jednak z dużą korzyścią także dla nas. Natomiast, no mówię, musimy zobaczyć, ja czekam na pierwsze decyzje zarządów, żeby dopiero ta jakaś prognoza mogła się zmaterializować. Na pewno i to, co pewnie będziemy obserwowali, i też my między innymi śledzimy, to są deklaracje poszczególnych rządów w ramach Unii Europejskiej co do sektorów, które
można oznaczyć jako strategiczne, czyli takie, które będą wymagały szczególnego wsparcia i ochrony, bo one nie będą paneuropejskie. Każdy kraj ma kilka swoich lokalnych specjalizacji, które będzie chciał dodatkowo chronić. I te działania protekcjonistyczne nie będą mogły mieć ogólnego charakteru i będzie dla każdego kraju pewnie ta lista zamknięta i wcale nie nakładająca się. No i w przypadku Polski można wyobrazić sobie, że branża spożywcza będzie jednym z tych sektorów, który będzie szczególnie chroniony i dodatkowo chroniony, bo jest istotnym elementem naszego eksportu. W przypadku Niemiec może to być motoryzacja. No i każdy politycy z tych krajów będą mówić pewnie tymi kategoriami w następnych miesiącach, kiedy ta dyskusja będzie się toczyła, no bo sygnały ze strony władz Komisji Europejskiej są takie, że jesteśmy na to otwarci. Drugi element, i tu chcę przejść do tego pytania o agendę europejską, jest związany z tym, co się będzie działo w najbliższych miesiącach i też co akurat z perspektywy polskiej jest istotne, no bo zarówno my, jak i też rząd, prezes Rady Ministrów o tym mówili na poziomie Rady Europejskiej, jest kwestia związana z opodatkowaniem działalności podmiotów na rynku międzynarodowym, na szczególnie na jednolitym rynku, no i też wytransferowywania zysków przez korporacje działające na terenie Unii Europejskiej. No i często przez te pasywne transfery, które nie mają charakteru tworzenia wartości dodanej, a jednak mają charakter optymalizacji, niekoniecznie z intencjami ustawodawców, no chyba, że myśleć o ustawodawcach akurat w Holandii, ale ustawodawców w krajach, szczególnie w Europie Środkowej, ale też mam na myśli Niemców, Francję czy także Włochy. Jest tak, że ta dyskusja o tych podatkach, która wydawała się właśnie trochę przez wielu ekonomistów podgrzewana przez ostatnie lata, no bo o tych podatkach my rozmawiamy dosyć intensywnie od wielu lat, no i w ostatnim czasie, zwłaszcza wraz z rozwojem sektora technologicznego, ten podatek cyfrowy, aczkolwiek tutaj były głosy, że rozmowy w ostatnich dniach strona amerykańska chce zerwać na poziomie OECD. No, najprawdopodobniej ja bym przynajmniej się był w stanie tego spodziewać, że na koniec tego roku jakąś formę podatku cyfrowego na poziomie Unii Europejskiej będziemy mieli, ponieważ wprowadzanie tego podatku na poziomie krajowym po prostu jest bezsensowne. I to jest jeden z warunków, dla których po to, żeby to rozwiązanie było skuteczne, ono musi być wprowadzone na poziomie europejskim. I też trzeba pamiętać o tym, że to przede wszystkim, co z perspektywy polskiej jest dosyć istotne, polskie firmy nie będą płacić tego podatku. I z tej perspektywy Polska argumentuje to od wielu już lat, że takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone i byłoby z korzyścią dla obywateli polskich, gdyby była wyrównana szansa pomiędzy średniej wielkości podmiotami działającymi na rynku międzynarodowym, tymi z Polski, a dużymi korporacjami, które też znowu nie są często europejskie, co też powoduje pewne problemy. My do tej pory akurat w sprawach podatków dogadać się nie mogliśmy i tu zarówno jeżeli chodzi o propozycję już poprzedniej komisji Piera Moskowiczego, który chciał zmienić zasady poboru podatków na to, żeby zwykła większość, a nie jednomyślność była tym elementem, który powodowałby te decyzje. My się wydaje, że my od tego nie odstąpimy pewnie, znaczy, że pełna harmonizacja systemów podatkowych w ramach Unii Europejskiej będzie trudna do przezwyciężenia, bo mamy różne miksy przychodowe. Każde państwo kształtuje sobie tak naprawdę swoją wewnętrzną, znaczy konkurencyjność na jednolitym rynku trochę przez inne specjalizacje, też inne specjalizacje technologiczne. My mamy na przykład większy udział VAT-u, jeżeli chodzi o przychody sektora finansów publicznych, niż w innych krajach. W innych krajach podatki bezpośrednie pochodzące z różnych form opodatkowania pracy stanowią istotniejszy element przychodowy, w innych podatek korporacyjny. Na jeszcze innych ten podatek korporacyjny jest szczególnie napompowany przez przychody przeniesione z innych krajów, takich jak Polska, Niemcy,
Wielka Brytania jeszcze obecnie liczona jako państwo Unii Europejskiej czy Włochy. Wydaje mi się też, że ta dyskusja o innych formach opodatkowania, aczkolwiek carbon leakage tax na przykład, jeżeli jest tylko i wyłącznie dotyczy sektorów, dotyczy stali oraz cementu, bo przynajmniej takie propozycje do tej pory były formułowane, generuje mało przychodów. W porównaniu na przykład z samym podatkiem cyfrowym według tej propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku, no bo to może być już około 5 miliardów euro rocznie, co jest już jakąś sumą pieniędzy, którą warto się pochylić. Carbon leakage musiałby być pewnie rozszerzony po to, żeby być wprowadzony, natomiast może być też wprowadzony tak po prostu po to, żeby chronić nasz rynek wewnętrzny i generować te kilkaset milionów złotych przychodu rocznie, po to, żeby taka forma opodatkowania potem mogła być rozszerzana, co może nas także w tym roku czekać i Polska znowu nie jest tutaj przeciwnikiem, bo opodatkowanie akurat tych produktów jest zyskiem dla naszych przedsiębiorstw, które eksportują dokładnie te dobra, które trafiają na rynek europejski, zamiast rzeczy, które są z Białorusi, która akurat jest naszym konkurentem bezpośrednio na tych segmentach rynku, co sprawi, że one nie będą konkurencyjne cenowo. Inne rodzaje podatków, które się pojawiają też w dyskursie, jak FTT, czyli Financial Transaction Tax, pomimo tego, że nie, ja osobiście uważam, że jest to rozwiązanie, które mogło być wprowadzone, to w momencie, w którym Wielka Brytania będzie państwem poza Unią Europejską, może być nie do końca optymalne, bo będzie to oznaczało, że większość transakcji finansowych będzie się odbywało poza jednolitym rynkiem na terenie Londynu, co znowu będzie jakąś formą wynaturzenia, bo nie będziemy w stanie kontrolować tego, co się będzie działo, więc po stronie polskiej my jeszcze z tego co wiem proponowaliśmy także podatek pasywny od transakcji pasywnych, co częściowo jest dzisiaj uregulowane, ale nie jest do końca implementowane przez państwa członkowskie, czyli moment, w którym właśnie jest jakaś opłata licencyjna, która nie tworzy wartości dodanej. Gdyby uszczegółowić trochę zasady działania tego podatku, no to także moglibyśmy sobie wyobrazić wyższe przychody państw członkowskich albo samej Komisji Europejskiej, która by mogła potem używać tych pieniędzy na potrzeby czy to funduszu odbudowy, czy też własnych przychodów, ponieważ to, o czym często wiele osób zapomina, Komisja Europejska jest jedynym państwem, bytem, który podobnie jak inne organizacje międzynarodowe nie był w stanie generować własnego deficytu. W związku z tym nigdy w życiu nie mogło być sytuacji, w którym wydatki by się nie mogły zrównoważyć z przychodami, co też powodowało wiele problemów, tak, w momencie, w którym były negocjowane ramy finansowe, a także ta polityka wydatkowa czy polityka pomocy, która ma być realizowana. Z perspektywy Polski też rzeczą, która jest korzystna, to na pewno jest to, że na kolejną dekadę, na lata 2021-2030, ryzyko ewentualnego negatywnego wpływu mniejszej ilości środków pochodzących z Unii Europejskiej na wartość wzrostu PKB jest dosyć małe. To znaczy, że nawet cokolwiek się nie zdarzy, to obecnie leżące na stole propozycje powodują, że wartość inwestycji, jakiekolwiek one by nie były, ale w sensie mnożnikowym, będzie realizowana przez środki europejskie w Polsce i w Europie Środkowej. No i one będą napędzały wymianę handlową, ale także projekty, które będą realizowane przez kolejne 10 lat. Więc ryzyko na przykład tego, że Polska będzie miała niższą wartość wzrostu gospodarczego w kolejnej dekadzie jest znacznie mniejsze teraz niż było przed pandemią, co jest paradoksalnym efektem tego całego procesu, który ma miejsce, bo po prostu Unia Europejska dzisiaj już rozmawia o znacznie ambitniejszym budżecie niż jeszcze w marcu czy w lutym. No nie bez znaczenia jest także to, że z innego pułapu my będziemy się rozwijać, więc to także oznacza, że te jakieś średnioterminowe prognozy gospodarcze dla Polski są relatywnie dobre. I ostatnia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest związana z wychodzeniem z samego kryzysu
i z tego, co się będzie działo pomiędzy rządami, które będą decydowały się, co zrobić z, powiedzmy, że skończą się te negocjacje brexitowe, ma, wiem, że może w 2022 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, bo możemy zakładać, że to, te negocjacje zostaną przedłużone. O, niestety. I teraz już rozmawiają bilateralnie w ramach Unii Europejskiej, to żeby jednak w tym roku, znaczy z końcem roku 2020 opuścić. Słychać mnie? Przepraszam. Tak, tak, słychać, słychać. Bo przed ekran mi trochę tak zastopował się na chwilę, ale... W każdym razie to, co jest dosyć ważne, to jest to, na ile szybko, nawet wykorzystując te dodatkowe środki, które sobie, na które się zgodzimy w roku 2020, po to, żeby je wykorzystać w kolejnej siedmiolatce i okresie odbudowy 2021-2022, wtedy, kiedy ten fundusz odbudowy, o którym Marcin Kędzierski mówił, będą pewnie w największym stopniu wydawane, przynajmniej tak ma to największy makroekonomiczny sens, to pytanie, czy szybko nie powrócimy do błędów przeszłości związanych z tym, żeby wprowadzać obostrzenia w polityce wydatkowej poszczególnych państw europejskich. I o ile dzisiaj pokolenie 40-letnich młodych, jak na niemieckie warunki, ekonomistów wpływa na decyzje podejmowane w niemieckim Ministerstwie Finansów i na to, że ten to podejście do polityki wydatkowej i inwestycji się trochę zmieniło i też w tej trudnej sytuacji odbudowy Unii Europejskiej, to pytanie, czy po prostu ten głos Holandii i paru innych stolic europejskich w momencie, w którym no, wszystko powróciło do normy, załóżmy, że w 2021 roku mamy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej na poziomie kilku procent PKB, Polska rozwija się w tempie ponad 4% PKB, no to czy znowu nie powinniśmy zacząć zaciskać pasa, co może okazać się dosyć dużym strategicznym błędem, ponieważ już wcześniej tutaj wspomniane Włochy są krajem, który żyje przez ostatnie ćwierć wieku w nadwyżce pierwotnej w bilansie sektora finansów publicznych, co oznacza, że Włochy generują wyższe przychody wewnętrznie niż mają wydatki rocznie, oprócz kosztów obsługi zadłużenia. I tak naprawdę austerity, które jest we Włoszech i jest doświadczeniem już trochę pokoleniowym. I pytanie, na ile to sprawi, że scena polityczna włoska nie będzie zbyt wielkim ryzykiem, które się przeniesie na ten cały system makroekonomiczny, począwszy od waluty euro, jak i od spoistości Unii Europejskiej jako takiej. Jeżeli na przykład popełnimy błędy te same co w przeszłości i z mitygowaniem efektów kryzysu zadłużenia w 2012 roku. To jest moje takie duże ale co do tego nawet dużych sum, którymi ferują liderzy europejscy, ale co do tego, kiedy na przykład zdecydujemy się, że popuszczanie pasa jest niemożliwe. Lepiej, żeby to było jednak zrealizowane jako taki easing out, czyli żeby jednak parę lat na tych zasadach można było funkcjonować, wykorzystać te dodatkowe instrumenty, na które stolice europejskie się wstępnie zgadzają, nawet jeżeli z tych propozycji, które dzisiaj są, zostanie trochę mniej pieniędzy na stole, ale po to, żeby nasi główni partnerzy handlowi nadal mogli się rozwijać, bo to, że w mniejszym stopniu na pewno sytuacja negatywna w gospodarce włoskiej przekłada się na to, co się dzieje w Polsce, natomiast bardzo przekłada się na to, co się dzieje w Niemczech i spośród naszych głównych partnerów handlowych też w Europie Środkowej. I to jest takie ryzyko, które ja widzę tak z perspektywy makroekonomicznej i wydaje mi się, że ono na poziomie politycznym przez liderów europejskich będzie musiało być uwzględnione, bo sondaże co do oceny Unii Europejskiej i działania Komisji Europejskiej w okresie kryzysu we Włoszech no, dają duży
margines błędu co do tego, czy też margines alternatywnych scenariuszy co do tego, co się może wydarzyć w tej gospodarce, a także co się może wydarzyć przy urnach w momencie, w którym we Włoszech będą dokonywane kolejne wybory. I Matteo Salvini, nie będący dzisiaj w rządzie, bardzo jasny sposób punktuje instytucje unijne, no i może w dosyć dobry sposób wykorzystać to do tego, żeby trochę przemodelować scenę polityczną, wydaje mi się, w tym kraju, a także politykę gospodarczą i to, co Włosi jako tacy będą chcieli i będą robili w kolejnych latach. Ja to widzę jako duże ryzyko i pytanie, czy liderzy europejscy, mam na myśli Francję i Niemcy, są na to gotowi. Z perspektywy polskiej wydaje mi się, że starałem się wyczerpać te ewentualne pytania. Tam się pojawia ten wątek sojuszy, no to akurat w przypadku podatków ta lista sojuszników jest, bym powiedział, trochę nietypowa, bo dotyczy także między innymi Francji, z którą Polska nie tak często ma te same interesy, a także w mniejszym stopniu, ale Niemiec, a przeciwko jest tutaj oczywiście Holandia i Irlandia, jako dwa kraje, które w najmniejszym stopniu są na to w stanie zgodzić, natomiast stanowisko irlandzkie jest, powiem szczerze, w mniejszym stopniu trochę łatwiejsze, przynajmniej po moich kontaktach z dyplomacją tamtego kraju, do załatwienia poprzez ustępstwa w czymś innym. Znaczy oni wiedzą, że etap ich rozwoju gospodarczego opartego na tym, że firmy u nich po prostu płacą podatki, może się skończyć i że nie będą mieli wystarczającej siły, żeby to utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Holendrzy wydaje się, że tego jeszcze nie zauważyli. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że ten problem Włoch jest rozstrzygany jako jeden z najbardziej dramatycznych i na decyzję francusko-włoską, jak mi się wydaje, dwa główne czynniki odegrały istotną rolę, to znaczy decyzja Trybunału w Karlsruhe i związek ten w ogóle nie został wydobyty, on jest dość istotny również przy spojrzeniu na perspektywy Unii Europejskiej. I drugie to jest sytuacja we Włoszech, bo to jest problem, wychodząc poza makroekonomię, to jest problem w ogóle istnienia Unii, o ile Wielka Brytania nigdy nie była postrzegana jako zagrożenie dla istnienia Unii ze względu na szczególny status Wielkiej Brytanii od początku, od przystąpienia do Unii, to Włochy są innym przypadkiem. Prawie kończymy nasz czas. Ja mam jedno istotne pytanie, które w odpowiedzi pana Piotra Poraka w ogóle się nie pojawiło, a to jest fundamentalny temat, który jest przedmiotem dyskusji wszędzie w krajach europejskich i nie tylko w krajach europejskich, jeżeli chodzi o te inicjatywy ostatniego okresu, poczynając właśnie od decyzji Trybunału w Karlsruhe, wspólne inicjatywy Macron i Merkel, Komisji Europejskiej i debaty, która się wokół tego, którą obserwujemy, która się rozwija i z tego punktu widzenia zresztą stanowisko Polski, które moim zdaniem nie jest klarowne, jest interesujące. Znaczy można by oczekiwać bardzo negatywnej pozycji wokół takiej interpretacji tej hamiltonowskiej, to znaczy, że w istocie to jest moment Hamiltona, co oznacza w istocie federalizację Europy, prawda? To jest termin, który zrobił wielką karierę poprzez porównanie do historii Stanów Zjednoczonych i pierwszego sekretarza do spraw finansów Hamiltona, który po to, żeby spłacać długi za wojnę domową, w istocie doprowadził do federalizacji Stanów Zjednoczonych. I oczywiście jest masa stanowisk, to znaczy Piotr Buras przedstawił taką wizję, która jest interesująca, nie do końca dla mnie klarowna, to znaczy, że w istocie sceptyczna coś co do tych procesów, nie federalizacji moim zdaniem, pojęcie, które zostało wprowadzone przez Anatola
Kaleckiego, bliskiego krewnego skądinąd wielbitnego polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego, ten moment Hamiltona, że jest masę innych stanowisk w tych debatach, które są bardzo interesujące i być może powinniśmy zorganizować inną debatę wyłącznie temu poświęconą. Prawda? Bo to co odnosząc się do Piotra, bowiem on w największym stopniu tym problemem, chociaż też tylko częściowo zajął się, to jest raczej taka sceptyczna wizja wobec tych procesów, uważając nawet, że inicjatywa Macron i Merkel jest tylko chwilową. Ja wątpię. Mnie się wydaje, że tego typu instytucje wtedy, kiedy powstają, jest bardzo trudno je usunąć. I wtedy, kiedy wprowadza się odpowiedzialność całej Unii za sytuację poszczególnych krajów, mówiąc prawdę, to nie znaczy, że musi dojść do pełnego uwspólnotowienia długu, ale nie cofnięcia do sytuacji sprzed kryzysu, mnie się wydaje to bardzo mało prawdopodobne. Oczywiście też bardzo mało prawdopodobne federalizacja, więc postęp, który by prowadził w istocie do umocnienia więzi między państwami. To jest bardzo interesujący proces kompromisu, który będzie się wyłaniał w wyniku zderzenia różnych interesów, tych państw sąsiednich, ale które też widać, że tam przynajmniej mamy dwie dwójki. Jedna dwójka państw, Szwecja i Austria, jest bardziej skłonna do pewnego kompromisu, a Holandia i Dania w mniejszym stopniu. Ale w każdym razie tu jest bardzo interesujący proces, został uruchomiony i który będzie miał wpływ też na Polskę i będzie miał też wpływ, o czym za mało być może mówiliśmy, o złożonych stosunkach między Unią a Polską i Węgrami w związku z respektowaniem pewnych spadła moja kamera, zaraz ją postawię, ona stoi na moim ekranie i spadła sama, po prostu buntując się być może przeciwko temu, co mówię, ale już skończę niewidzialny, później dopiero postawię tę kamerę. To znaczy, że mi się wydaje, że tutaj, chociaż to było powiedziane, nie pamiętam, przez panią Renatę Minkowską czy przez Piotra Burasa, to znaczy, że o wzroście roli tych problemu wartości i tych czynników właśnie integrujących na tym poziomie. Innymi słowy, mamy do czynienia z wielostronnym, bardzo złożonym, bardzo niepewnym procesem i pasjonującym zarazem. Bardzo proszę, tak w istocie, w związku z tym, że za minutę właściwie kończymy nasz czas, ale przedłużymy go sobie trochę, nam wyłączą dopiero nieco później, to bardzo proszę być może o krótkie uwagi jako zapowiedź debaty, którą na ten temat powinniśmy podjąć na temat przewidywanej możliwych przyszłości Unii. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Bo ja bardzo chętnie, jeśli mogę poprosić o chwilę. Czy mnie słychać? Tak. Dobrze, to ja zacznę od tego, o czym mówił pan Piotr Buras, ponieważ mnie to zaintrygowało o tyle, że rzeczywiście w części się zgadzam, że te procesy, które się zaczęły dziać w kwestii, w szczególności polityki konkurencji, one rzeczywiście, ochrony konkurencji w ogóle na jednolitym rynku, one rzeczywiście mogą stanowić pewne zagrożenie dla procesu integracji europejskiej. Co więcej, one się dzieją tak naprawdę w tej chwili za przyzwoleniem Komisji Europejskiej. To znaczy poluzowało się wszystko to, co stanowi istotę integracji europejskiej, a zatem jednolity rynek i ochronę konkurencji, swobody jednolitego rynku. Nagle się okazało, że państwa członkowskie mogą właściwie niemal w niekontrolowany sposób same wspierać swoje przedsiębiorstwa, same regulować własny rynek i Komisja się w to wtrąca w stopniu bardzo niedużym. Ale ja pragnę zauważyć, że dzisiaj się w to nie wtrąca, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w których na tym rynku europejskim będzie widać dysfunkcjonalność tych rozwiązań, które się pojawiają i będzie widać nadużycia, to przecież mamy system też sądów europejskich.
W szczególności ten dawny General Court, czyli ta jakby niższa izba w Trybunale Sprawiedliwości, ona rozpatruje kwestie właśnie związane z ochroną konkurencji na rynku europejskim. Jeżeli dojdzie do naprawdę istotnych nadużyć na skalę europejską albo do drastycznych dysproporcji między państwami, które wspierają swoje przedsiębiorstwa, już wiem, że spływają pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to on będzie te rzeczy załatwiał. I teraz popatrzmy na konstrukcję Unii Europejskiej. Jeżeli jest takie akurat uprawnienie sądów europejskich, to nawet tam, gdzie komisja coś przeoczyła albo gdzie nie udało się tego dopilnować, bo państwa członkowskie po prostu wykorzystały sytuację pandemiczną, to jest jeszcze możliwość wyregulowania tego sądownie. I to jest jakaś szansa na to, żeby przywracać normalność wszędzie tam, gdzie rzeczywiście państwa zechcą no, w taki rażący, jak sądzę, sposób nadużywać tej swojej sytuacji. A druga rzecz, ja chciałam powiedzieć, co uważam za ogromny, jakby co można uznać za plus całej tej trudnej sytuacji w istocie i co jest nietypowe w tym kryzysie, a czego nie było wcześniej. Może to było trochę przy uchodźcach, ale było tego stanowczo za mało, bo państwa zakrzyczały właściwie instytucje europejskie. To jest kwestia pewnej obywatelskości i poruszenia obywatelskiego w Unii Europejskiej i tego, że zresztą pan Aleksander Smolar jest jednym z sygnatariuszy chociażby tego słynnego apelu Pacjent Europa. Wcześniej był w ogóle jeszcze na początku marca, był słynny apel podpisywany też przez intelektualistów europejskich, żeby było więcej Unii, żeby Unia zajęła się bardziej tymi problemami. Nagle się okazało, że jest poruszenie, że apeluje się do instytucji europejskich, bo te apele były stosowane i do Komisji, i do Parlamentu Europejskiego, też do innych instytucji, że one, że nagle to poruszenie obywatelskie rzeczywiście jest takie mocno oddolne, że widać problemy i widać, że Unia ma je szansę lepiej załatwić niż państwa członkowskie. To też pokazuje, że jednak jest jakaś wola debaty i ta wola się najpewniej spełni, ponieważ zostały przesunięte co prawda dyskusje, które były zaplanowane na maj dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Jak wiemy, to jest ta słynna konferencja. Prawdopodobnie to się zmieni nawet w konwent. Jest to dosyć prawdopodobne, są takie plany, żeby od września było to coś w rodzaju takiego konwentu o przyszłości Europy. Ja wiem, że ten ostatni nam się odbił czkawką w tym sensie, że no nie było konstytucji europejskiej, tylko skończyło się na traktacie lizbońskim, ale jednak no, integracja poszła do przodu. I w związku z tym wydaje mi się, że to jest coś, czego nie było przy poprzednich kryzysach. Poprzednie kryzysy wręcz pogłębiały jakieś tam podziały. Tutaj zaskakujące i społeczeństwa europejskie, i intelektualiści, i generalnie nawet politycy w większości są oczywiście proeuropejscy. Wiem, że Włochy są w pewnym sensie wyjątkiem, ale ja myślę, że Włosi też nie przekroczą pewnej cienkiej linii, za którą wiedzą, że po prostu czeka ich no, gigantyczna zapaść gospodarcza. Jednak bez Unii Europejskiej Włosi sobie po prostu nie poradzą, więc tam też politycy myślę, że będą jednak mimo wszystko próbowali się pilnować. I zupełnie ostatnia rzecz to jest współpraca instytucji europejskich. Proszę popatrzeć, co się dzieje. Mimo Karlsruhe, gdzie tak naprawdę pojawił się taki komunikat, no dobrze, to teraz sąd konstytucyjny niemiecki może coś nakazać Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Tak naprawdę widzę jedność, przynajmniej tak to widać w Luksemburgu, jednak mocną solidarność instytucji europejskich i wzajemne wsparcie w jednak podtrzymywaniu pewnego ducha europejskiego. To znaczy tam się nie sądzę, żeby się zadziało cokolwiek, co miałoby doprowadzić do sytuacji, w której jednak te zapędy państw członkowskich mogą zaprzepaścić projekt, już nawet nie tylko projekt Europa, ale też projekt tego biliona 100 miliardów euro wieloletnich ram finansowych, tego projektu 750 miliardów na walki ze skutkami pandemii, ale tak naprawdę też tego właśnie, w jaki sposób będą regulowane wszelkie wypaczenia i rozmaite problemy, które mogłyby ten projekt też podkopać gdzieś tam w najbliższych latach. Więc myślę, że ta też jedność instytucji europejskich i pewne zrozumienie, że wszyscy tak naprawdę gramy do jednej bramki, to też jest coś,
czego wcześniej, tego nie było wcześniej. Na przykład Parlament Europejski miejscami przy kryzysie, na przykład uchodźczym, no, tworzył pewne problemy. Oczywiście Rada Unii Europejskiej, wiadomo, ona jest zawsze, ponieważ to jest emanacja państw członkowskich, czy Rada Europejska jest zawsze gdzieś tam w kontrze, więc tutaj tego aż tak mocno nie widać. I myślę, że tutaj widać interesy, w związku z czym państwa członkowskie będą raczej walczyły o coś, niż o to, żeby cały projekt się rozpadł. To jest moim zdaniem kluczowe w ogóle przy tym kryzysie. Wcześniej to nie było nigdy do końca jasne, czego Brexit jest, powiedziałabym, potwierdzeniem. Dziękuję bardzo. Pan doktor Kędzierski, bardzo proszę. Mikrofon, proszę o włączenie mikrofonu. Bardzo się cieszę, że mogę się nie zgodzić z panią profesor Winkowską-Norkielem, bo to zawsze dodaje to pewnej emocji debacie. Wydaje mi się, że to będą dwa procesy, które będą się na siebie nakładały. Znaczy, z jednej strony państwa członkowskie one się relatywnie wzmocnią wobec instytucji europejskich, dlatego że to dzisiaj państwa członkowskie de facto dają realną odpowiedź na kryzys, a nie Unia Europejska, przynajmniej w takiej spostrzeżeniu obywateli. I to ma jakby bardzo fundamentalne przełożenie na skład na politykę przemysłową. To znaczy, jak popatrzymy sobie na to, co dzieje się w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach, moim zdaniem kryzys to tylko wzmocni. Raczej będziemy mieli strategię europejskich czempionów i co prawda Trybunał Sprawiedliwości może sobie mówić, że to będzie uderzało w zasady konkurencji, polityki konkurencji Unii Europejskiej. Ja zdaje mi się, że presja ze strony największych państw europejskich, żeby zawieszać reguły polityki konkurencji, będzie tak silna, że tutaj instytucje europejskie sobie z tym nie poradzą. I to będzie jednak taki nacisk ze strony tych najsilniejszych państw właśnie na instytucje europejskie. To jest pierwszy wątek. A drugi wątek dotyczy tego, że my nie możemy zapominać lekcji z 2008 roku. To znaczy, to nie jest tylko decyzja dzisiaj rządzących elit, ale musimy pamiętać, że skutki kryzysu, które będą następowały w najbliższych miesiącach, będą miały bardzo istotne przełożenie na sytuację dochodową mieszkańców. To znaczy, musimy się spodziewać nie tylko kryzysem takim gospodarczym, który widać we wskaźnikach, ale także kryzysem społecznym. A to zawsze powoduje radykalizację nastrojów i zawsze powoduje, do tej pory, jak popatrzymy sobie na to, co stało się po 2008 roku, to będzie powodowało nasilenie takich tendencji integrystycznych, narodowych. Więc dzisiaj jest oczywiście moment, który mówi o tym, że Unia pójdzie do przodu, natomiast ja bym nie deprecjonował roli skutków kryzysu, tego, co mogą powiedzieć niemieckie społeczeństwo, holenderskie społeczeństwo czy austriackie społeczeństwo. Może powiedzieć hola hola, my wcale nie chcemy wspierać czy solidarnie dzielić się z państwami południa. I tak jak dzisiaj jeszcze mamy sytuację w miarę stabilną polityczną, to tak niekoniecznie musi być, jak naprawdę dotrą te skutki kryzysu i uderzą w klasę średnią jeszcze mocniej w państwach Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej. Więc ja jestem ostrożny z takimi optymistycznymi scenariuszami, dlatego że my wciąż nie wiemy, jaki będzie wpływ kryzysu na sytuację polityczną, na wzrost nierówności, a moim zdaniem ten kryzys przełoży się na dalszy wzrost nierówności, a to może jednak radykalnie zmienić scenę polityczną w wielu państwach europejskich. Więc jeżeli nawet dzisiejsi liderzy polityczni na coś się zgodzą, to niekoniecznie oni za rok czy za półtora muszą być u władzy. I to moim zdaniem jest ogromna niewiadoma, która sprawia, że prognozowanie, że Unia pójdzie w takim kierunku, jakim dzisiaj byśmy pewnie chcieli i jakim dzisiaj wydaje się, że pójdzie, no tutaj byłbym jednak bardzo ostrożny właśnie ze względu na te procesy społeczno-polityczne. Dziękuję bardzo. Piotr Buras, bardzo proszę. Ja wiem, że jesteśmy już mocno po czasie, więc ja dosłownie tylko jedną krótką uwagę właśnie do tego charakteru, tego przełomu, to znaczy tego, co Aleksander Smolar mówił, Marcin Kędzierski. Ja się z Marcinem zgadzam, to znaczy ja nie sądzę, że ja bym był sceptykiem co do kierunku, w którym w tej chwili Unia zmierza, tylko raczej byłbym bardzo też ostrożny z przesądzaniem, że mamy do czynienia z jakimś głębokim przełomem, a to się... Na pewno, jeżeli przełom nastąpił, i to jest niezwykle ważne, nastąpił w niemieckiej klasie politycznej. To znaczy, to jest coś rzeczywiście bez precedensu, to znaczy stosunek, to Piotr Arak o tym wspominał, elit zwłaszcza ekonomicznych do kwestii solidarności finansowej w ramach Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, tylko że to nie załatwia wszystkiego. To znaczy, ja podkreślam, że to rozwiązanie, które w tej chwili mamy, ten nowy wielki budżet, to jest jednorazowy instrument, który właśnie dlatego, że jest jednorazowy i dlatego, że jest ograniczony,
ma pewne szanse zyskania akceptacji w takich krajach jak Holandia, jak Dania, Szwecja, czyli czy Austria. To jest pewien kompromis, to znaczy, że właśnie nie dokonujemy uwspólnotowienia wszystkich starych długów, tylko tworzymy instrument po to, żeby wygenerować środki na zabezpieczenie krajów przed bardzo negatywnymi skutkami obecnego kryzysu. Ale nawet to dzisiaj, zobaczymy co będzie jutro, jak będzie przebiegała dyskusja na Radzie Europejskiej jutro, nawet to moim zdaniem dzisiaj nie jest jeszcze w tej formie przesądzone, że będzie miało miejsce. Także ja uważam, że mamy do czynienia z ważnym przełomem intelektualnym, politycznym w Niemczech, który doprowadził do tego, że w ogóle możemy mówić o jakimś takim przełomie, jako potencjalnej możliwości, natomiast jeszcze byłbym ostrożny z wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków. Dziękuję bardzo i pan Piotr Arak jako ostatni dyskutant. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie, bo już nie chcę mówić o polityce fiskalnej Unii Europejskiej, o której tutaj było mówione dosyć dużo. Ja osobiście uważam, że to jest zaczątek dopiero tego momentu hamiltonowskiego. Budżet w tym formacie i to, co też Hamilton zrobił pod koniec XVIII wieku, to było jednak wprowadzenie własnych obligacji. My mówimy o czymś zupełnie innym, co jest bardzo dużą jednak protezą po to, żeby można było finansować, nie zmieniając prawa, pewne zobowiązanie w części państw, czego groźbą by był rozpad federacji de facto, gdybyśmy tego nie zrobili. Co jest zupełnie czymś innym niż w przypadku Hamiltona, który dążył do jednak zunifikowania i reformy skarbu ówczesnego Stanów Zjednoczonych. To jest zupełnie co innego. Po drugie, jeszcze do dużych reform i zmian walutowych i polityki monetarnej, my musieliśmy jeszcze około 100 lat poczekać w Stanach Zjednoczonych. Trochę mi się wydaje, że wolniej te procesy będą trwały niż aż tak szybko. I właśnie do tej polityki monetarnej chcę się odnieść, bo ja uważam, że o ile Włosi mogą nie zdecydować się na to, żeby opuścić Unię Europejską, to przy obecnych nastrojach społecznych i też negatywnym jednak wpływie wymiany handlowej i modelu obecnego działania jednolitego rynku, może to spowodować jednak, że one będą chciały opuścić wspólną walutę. I tak jak dla nas nie było czymś do pomyślenia to, że może jedno z państw opuścić Unię Europejską w najbliższym czasie, to może być tak, że będziemy testować rozwiązanie, w którym jedno z państw opuszcza strefę euro i jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz w najbliższych latach z powodu tego, że po prostu niemiecki przemysł traci na wymianie handlowej na rzecz przemysłu niemieckiego, włoski przemysł na rzecz niemieckiego. I to po prostu, pamiętajmy o tym, że Włochy są jednak dosyć dużym krajem przemysłowym. My o tym często zapominamy, myśląc o Niemczech, jako o podmiocie, który ma dosyć dużą siłę przetargową. Natomiast Włochy utraciły na rzecz Niemiec bardzo istotnie pozycję jako eksportera przez ostatnie 20 lat. I moim zdaniem wielu polityków i ekonomistów będzie to też teraz na to patrzeć i też na reperkusje gospodarcze i to jednak to, że u nich sytuacja gospodarcza od wielu lat jest słaba. I to nie jest tylko kwestia ostatniego kryzysu i nie jest kwestia kryzysu 2008 roku i tego, co tam się dzieje. I właśnie a propos polityki monetarnej, to jeszcze chcę zwrócić uwagę, że też będziemy testować długość tego, jak możemy żyć w świecie niskich stóp procentowych. Tego typu koszty obsługi długu, czyli te niskie stopy procentowe, to jest okres lat 40., czyli wychodzenie z II wojny światowej, koszt wtedy, kiedy państwa europejskie ponosiły koszty związane z odbudową państw po tragedii i hekatombie II wojny światowej. Potem, po to, żeby trochę inaczej ta polityka monetarna była zupełnie inaczej kształtowana w latach już później 50. i 60. I też
pytanie, czy te poziomy długu, do których dzisiaj doszliśmy, IMF, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że 85% długu w relacji do PKB to jest ten optymalny poziom, powyżej którego nie powinniśmy przekraczać już zadłużenia, gdzie część państw europejskich w łatwy sposób w tym roku już się znajdzie na tym poziomie zadłużenia, gdzie to będzie miało negatywny wpływ na PKB. I z drugiej strony będziemy mieli dalsze uwspólnotowienie zadłużenia, problemy z liczeniem, czym jest dług każdego z państw członkowskich i tego, kto ma za niego płacić. Czy to zwiększy też ryzyka, czy też jest mniejszy, to też jest dosyć duże pytanie, bo to może oznaczać, że państwo takie jak Włochy będzie zaciągało jeszcze więcej zobowiązań w tym momencie, no bo może. A co znowu będzie się odbijało na kondycji i kosztach obsługi długu w innych państwach europejskich w ramach strefy euro. Jest wiele pytań takich, na które będzie bardzo trudno znaleźć odpowiedź, no bo znajdujemy się w świecie, którego nie znamy, bo nigdy dotąd po pierwsze... O, pan Piotr Arak zawiesił się i to w nas... Nigdy nie mieliśmy... I nie mieliśmy też... Znów, mnie się wydaje, że powinniśmy zakończyć i te zdania, które usłyszeliśmy ostatnio o tym, że znajdujemy się w sytuacji niepewności, to dotyczy całego świata, prawda, nie tylko Polski, nie tylko Europy, a Europy na pewno w bardzo dużym stopniu i jest to okres pasjonujący i będziemy na pewno mieli okazję jeszcze na ten temat dyskutować. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udział w tej dyskusji i zaprosimy na pewno do następnych naszych dyskusji. Dziękuję Panie Pośle, że Pan wrócił, ale myślę, że to jest najlepsze. I tak chciałem skończyć, to akurat. No to ja tak potraktowałem te zdania i je uogólniłem trochę na temat niepewności, jak niewiele wiemy o przyszłości, a nawet o tym, co się dzieje obecnie. Ale o tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiali. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w tej... Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.